Siemanko, w sobotni poranek, moi drodzy, ja idę zaraz, będę jeździł. Koniki dopiero co dostają jeść. Babcia mi tu mówi. Patrzcie, co się dzisiaj tutaj zapuściło. Ja nie wiem, co to mają być. Pimpki dwa. Ariela jak zwykle już się nie może doczekać jedzenia. Ariela, wszyscy dostaną. Zaraz będzie też twoja kolej. Ciekawe, jak Hiszpani noga. Zaraz sprawdzimy po nocy, czy żyje. Okej, ja mam sprzęt wyciągnięty. Jak widzicie, tutaj mamy dwie osy, które się coś gryzą. Nie udało mi się tego nagrać. A w Hiszpanii jest wszystko okej. Tu babcia nam pomaga. Babcia w międzyczasie zrobiła telezakupy. Ubika. My z Tareczką dzisiaj głównie kręcimy wolty, bo z tym jest taki ciasny skrętach. Później, zaraz, pojedziemy sobie na pastwisko, to już tylko galopować. Nie, Tareczka? Ty to lubisz, takie wygłute. Jest jeszcze międzyczasie. Uczymy się Tareczkę troszeczkę podstawiać, zbierać, żeby ten grzbiet troszeczkę sobie zaokrągała. I w ogóle, jak widzieliście, ma tak spieniony pysk. Prawda to, czy mi drze? Jeżeli koń ma tak zapieniony pysk, to jest dobra robota. To dajcie znać w komentarzu. Teraz będzie obiecana nagroda dla Tareczki, czyli dzikie galopy po pastwiskach. Niech się kopita trochę rozpręży po tych katorgach, co musiała tak ostro się uczyć. Troszeczkę dla głowy wytchnienia zrobimy. Tarunia myślała, że tutaj są koniki na pastwisku, a tu się okazało, że koników nie ma i robi tu cały czas. Jest i obiecany galop, moi drodzy, na pastwisku. Piękna sprawa. Jeszcze kawałeczek, Tareczka. Topa! Superowo, dobra, kończymy jazdę na tarce, ale vloga chyba nie kończymy. Jedziemy sobie do stajni. Widzę, że Natalia już przyszła. Zaraz będą jazdy, więc jedziemy. Dawaj, Tareczka, przez tą furtkę jeszcze przejdziemy na vlogu. Pokaż, jaka jesteś dzielna. Pięknie, pięknie, superowo. Teraz tutaj Natalia z Garym rozpisują jazdy i zobaczymy. A reszta? Koni czeka na wypuszczenie. Ale z racji tego, że my zaczynamy zaraz jazdy, to zapraszam do odwiedzin, zapisywania się na półkolonie, obozy, zawody w naszym klubie jeździeckim. Zapiszę. I co, Natalia zaczyna dzień, a ja kończę vloga. Elo. Teraz jeszcze nadaliśmy szybko patuszkę, bo wysyłam siodła. Jakby ktoś chciał kupić sobie siodełka, to piszcie na Instagramie, to wam może coś uhandlujemy sobie. Dobra, teraz poprawiamy szybciutko ogrodzenie. Tam mniej więcej poprawiłem, ale już się nie da. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się wymienić to cały płot. Chociaż nie wiem, myślę, że to dopiero końcówką maja tak realnie będę to robił. Chcę to zrobić jeszcze, jak ziemia jest namoknięta, żeby łatwo się kopało. Głównie mi chodzi o to, że będę prostował, nie? Bo tam widzicie, jest taki łuk. Chcę wszystko wyprostować, dzięki czemu tam zyskam kilka metrów. Ta ujeżdżalnia ma pewnie około jest 30 metrów szeroka, 45 długa, więc kawał jeżdża. Najfajniej by było, żebym zrobił takie, jak jest tam na dole, czyli taka biała w ogóle, ale najprawdopodobniej mi się to nie uda. Dobra, ale idziemy jeszcze poprawić ostatnią tą krzywy słupek. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nie kopnął prąd. Okej, trochę wyprostowałem tego słupka. Więcej z tym nic nie zrobię. I nawet nie chcę robić, bo i chcę to naprawić tak, jak ma być i będzie super wtedy. A w ogóle powiem wam, że jedne konie są bardziej mądre, inne są mniej mądre. Tak jak Malibu ma takie coś, nie? I on to potrafi rozkręcić. I ten, szamanowi otwarłem boks, ale nie potrafi pchnąć drzwi do przodu. Jedne są bardziej mądre, inne są drugie mniej. A jak wiecie, ta gula szafirowi dalej nie zmalała. Dalej ją ma pod tutaj. I nie wiemy, co robić. Chyba musi weterynarz nas odwiedzić. Miejmy nadzieję, że to jest nic poważnego. Ja jeszcze w międzyczasie poszedłem szybciutko po Karina. Tam goni Majka w telefonie i Kornelia z Santaną. Na szczęście ją złapała, bo Kornelia, wiecie, łapie konia i łapie go za nos. I ten koń się zdenerwował i jej uciekł. XD. A ja się śpieszę, bo musi być Karino gotowy na równą 11. Bo niektórzy właśnie, tak to jest, że
niektórzy mówią, że chcą siodłać przed jazdą konia, a niektórzy nie do końca chcą i zawsze trzeba wybrać złoty środek. I ja idę szybko siodłać Karinowego, bo musi być gotowy na punkt, godzinę akurat dla tego klienta. Czasem tak jest. A teraz już na pewno koniec. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Chyba, że... A, to z wizyty weterynarza. Dogramy wszystko później. Siema. A w ogóle jeszcze wam pokażę, jaką panowie nam zrobili tutaj bramę. Tutaj stara brama, a zaraz zobaczycie nową. Takie coś nam zrobili. Mi się nawet bardzo podoba. Tutaj jeszcze trzeba będzie wyłożyć kosteczką i będzie subcio, więc zapraszamy na imprezę. A teraz już na pewno się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie, uwagę i dajcie lajka i zapiszcie ten filmik dla zasięgu. Elo!